Cześć, ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem autorem książki Siła umysłu, sekrety programowania podświadomości. Zajmuję się szeroko pojętą pracą z umysłem, a w tym nietuzinkowym specjalnym materiale wytłumaczę Ci, jak zachować stoicki spokój i zimną krew w sytuacjach stresowych, na przykład w urzędzie. No i przy okazji, jak nazwa materiału wskazuje, opowiem o tym, jak w moim mniemaniu zostałem oszukany przez bank Pekao S.A. w Polanicy Zdroju, gdzie swoją drogą doszło do licznych nieprawidłowości i potencjalnie przestępstw, co będę następnie zgłaszał do prokuratury. Zapraszam na odcinek. Pozwól, że aby zachować integralność dokumentu, najpierw opowiem, o co w ogóle chodzi w tej całej aferze, jak zakończyła się ta drama, a dopiero potem, po opisaniu całej historii, opowiem, jak radzić sobie ze stresem w momencie, kiedy nie wiesz, co zrobić i czujesz się bezsilny. No to zaczynamy. No więc sprawa wygląda tak. Ja od wielu lat mieszkam w Zjednoczonym Królestwie, a dokładniej w Anglii. Jak możecie się domyśleć, pochodzę z Polski. I teraz, jak możecie się również domyśleć, moja babcia jest osobą o wiele starszą ode mnie. A ja sam, mimo powiedzmy młodego wyglądu, wcale nie mam 20 lat. Mam lat 34. No więc moja babcia, która mając lat ponad 70, chciała złożyć w banku wniosek o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. To znaczy, że ona jako właściciel konta wyznacza beneficjenta, w tym wypadku mnie, i po jej śmierci ja mógłbym żądać wydania tych funduszy. Z góry zaznaczę, że nie chodzi tutaj o żaden spadek, bo takie rzeczy oczywiście zdaję sobie sprawę, że można bardzo prosto załatwić u notariusza bez zbędnych ceregieli, natomiast ułatwia to pewnego rodzaju, nazwijmy to, operacje, to znaczy na przykład, gdyby moja babcia umarła, to mógłbym przylecieć do Polski, zażądać wydania pieniędzy, które znajdowały się na koncie, powiadomienia wszelkich organizacji, takich jak na przykład instytucje telefoniczne, czy firmy, od których brała, nie wiem, telewizję cyfrową, jakiekolwiek subskrypcje i inne tego rzeczy, że zwyczajnie babcia już nie żyje. I jeżeli okazałoby się, że było tam cokolwiek niezapłacone, no to mógłbym wykorzystać te pieniądze, aby to zapłacić. Niestety, jak to się mówi w Polsce jak w lesie, nie udało się tego załatwić przez ponad pół roku. Mówię oczywiście o złożeniu wniosku w formie poprawnej. I teraz co rozumiem przez formę poprawną? No więc, żeby tutaj zbytnio się nie rozwodzić, to streszczam, jak ta cała sytuacja wyglądała. Babcia, czyli właściciel konta, klientka banku, ja nie jestem klientem tego banku i nigdy nie będę po tym, czego tam doświadczyłem, poszła do oddziału w Polanicy Zdrój, chodzi o bank Pekao S.A., aby złożyć taki wniosek. No i tam generalnie trzeba podać dane, kto jest właścicielem konta, wylegitymować się, a następnie dane beneficjenta. Beneficjent już nie musi się legitymować i z góry tutaj Was uprzedzę, że ja nie znajdowałem się tam osobiście na miejscu, aczkolwiek uczestniczyłem kilkakrotnie w rozmowach telefonicznych z pracownikami tego banku, gdzie właśnie doszło do nieprawidłowości i potencjalnego popełnienia kilku przestępstw. Babcia składa wniosek, podaje tam moje dane, wszystko jest załatwione tak jak ma być, z tego co zostałem poinformowany, po czym przychodzi mi list. Co się okazuje? Nieprawidłowe dane osobowe, to znaczy mój adres został wpisany jako adres babci, tylko że ja tam nigdy nie mieszkałem. Jeżeli natomiast chodzi o jeszcze ważniejsze, kraj rezydencji do celów podatkowych, no to tam zostało wpisane Polska, podczas gdy ja rozliczam się w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ tutaj mieszkam od lat, a w Polsce nie było mnie ze 3 lata na pewno. I teraz gdzie jest tutaj haczyk? No więc tak, po pierwsze, jeżeli chciałbym odebrać te pieniądze, to mogłoby się okazać, że nie zostaną mi one wydane po śmierci babci. Dlaczego? Dlatego, że po przejrzeniu tej całej umowy, dyspozycji, okazało się, iż widnieje tam bardzo ciekawy fragment. Mianowicie, w przypadku zmiany danych osobowych bądź miejsca zamieszkania beneficjenta lub właściciela konta, jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym bank, co próbowaliśmy bezskutecznie uczynić przez ponad pół roku i to grubo.
No więc na samym początku poprosiłem babcię, aby przedzwoniła do tego banku, udała się tam i poprosiła o korektę tych danych. Drugi, trzeci, czwarty raz zawitała w banku i oczywiście odmówili korekty danych. Gdy się nieco zdenerwowałem, to poprosiłem o porozmawianie z pracownicą banku, bo to cały czas była jedna osoba. No i oczywiście tutaj odmówiła mi realizacji tego żądania. Dlaczego? Najpierw chciała ode mnie dokumenty, no więc wysłałem takie dokumenty. Brytyjskie, prawo jazdy, umowy najmu mieszkania, inne dokumenty z rachunkami na mnie. I co się później okazało? Te dokumenty były w ogóle niepotrzebne, ponieważ gdy w końcu udało mi się skontaktować z jej przełożonymi, okazało się, że ona po pierwsze powinna po prostu wpisać te dane, które jej podajemy, po drugie nie powinna żądać ode mnie żadnych dokumentów, więc ja nie wiem, czy ona na przykład nie chciała sobie wyłudzić zdjęć moich dokumentów, żeby potem wziąć na mnie kredyt, ponieważ istnieje taka możliwość. Po drugie, a to najważniejsze, wpisując niepoprawny kraj do celów rezydencji podatkowej, bo wpisała tam Polskę, a ja tam od wielu lat nie mieszkam, naraża mnie na potencjalne komplikacje w postaci postępowania karno-skarbowego. W dodatku, biorąc pod uwagę fakt, iż jako mój adres zamieszkania podała adres babci, no to tutaj jeszcze mogłoby dojść do sytuacji, w której na ten adres po śmierci babci i załatwieniu przeze mnie formalności, o które babcia mnie prosiła, zostałyby wysyłane listy z urzędu skarbowego, no i być może w końcu z sądu, których oczywiście ja bym nie odebrał i po jakimś czasie zostałaby przeprowadzona sprawa sądowa w trybie zaocznym bez mojego uczestnictwa. Gdybym się tam nie stawił, no to jak mniemam, przegrałbym sprawę, no i nagle x lat później okazałoby się, że mam jakiś dług. A wszyscy dobrze wiemy, jak upierdliwy potrafi być polski urząd skarbowy i polska biurokracja. Tutaj tak w ramach ciekawostki wspomnę, że pewna osoba, która mnie ostatnio odwiedziła, opowiadała mi o sytuacji, w której coś się kiedyś stało i po kilku ładnych, długich latach nagle przyszedł list, że odbyło się x rozpraw sądowych i ta osoba miała ponad 30 tysięcy złotych do zapłaty. Po odebraniu tego listu myślała, że oczy jej z orbit wyskoczą, ponieważ na żadnej rozprawie nie była, a listy zostały wysłane, jak to się mówi, chuj wie gdzie. No i oczywiście oznaczone jako doręczone, bo tak się w Polsce przecież robi. Co ciekawe, gdy opowiedziałem pracownicy banku o tym, że nie chcę być narażony na podobne sytuacje, i proszę poprawić moje dane, ponieważ pani je na chwilę obecną świadomie, intencjonalnie wpisała niezgodnie z tym, co podaliśmy, to baba zwyczajnie zaczęła mnie obrażać i powiedziała, że to nie może być tak, że ja sobie będę unikał płacenia podatków, sugerując mi jednocześnie, że ja jestem przestępcą skarbowym. Po czym powiedziała, że zmieni te dane, jak wyślemy odpowiednie dokumenty, które już zostały wysłane i na końcu stwierdziła, że jednak czegoś brakowało, ponieważ musimy jej podać dowód osobisty. Bardzo ciekawe, tylko że w kraju, w którym mieszkam, czyli Zjednoczone Królestwo, nie ma koncepcji dowodów osobistych. Nie ma tutaj takiego dokumentu jak dowód osobisty. My się tutaj posługujemy paszportami oraz dokumentami prawo jazdy, i ewentualnie w ramach wsparcia tych dokumentów zaświadczamy swoje miejsce stałego pobytu, adres, nazwijmy to ekwiwalentem meldunku, poprzez dostarczenie na przykład wyciągów z konta bankowego, czy też na przykład rachunków na daną osobę. To jest po to, żeby potwierdzić adres, że ktoś faktycznie mieszka pod danym adresem. Oczywiście baba, pomimo tego, że mieszka na polskiej wsi, wie lepiej, jakimi dokumentami posługujemy się w UK, no to stwierdziła, że nie dostarczyliśmy dokumentów, to nie zostanie zmienione. Następnie periodycznie, co kilka dłuższych tygodni, moja babcia, proszona przeze mnie, udawała się do tego banku, prosząc ładnie o korektę danych. Dostarczyliśmy nawet celowo dodatkowe dokumenty, które potwierdzają wszystko, co można byłoby potwierdzić. I co? Odmowa, odmowa, odmowa. Postanowiłem zatem skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy przypadkiem sobie tego nie ubzdurałem, nie wyobrażam i czy wszystko tak naprawdę będzie w porządku. Odpowiedź? Oczywiście na moją niekorzyść. To znaczy, dowiedziałem się, że ryzyko, iż będę później ciągany po sądach i urzędach skarbowych, jest realne. Dowiedziałem się także, że zgodnie z tymi dokumentami mogliby odmówić mi
wydania tych pieniędzy, ponieważ dane się nie zgadzają. Co gorsza, mogliby mnie pośrednio zmusić do podpisania dokumentu, który potwierdza, że ja to ja i że dane się zgadzają. Bo gdybym nie podpisał, to nie wydaliby pieniędzy, a gdybym podpisał, to mieliby formalne zaświadczenie o tym, że ja rozliczam się w Polsce i że mieszkam pod wskazanym adresem, pod którym de facto nigdy nie mieszkałem. Oczywiście, jak się możecie domyślać, byłoby to swego rodzaju strzałem w kolano. Ja rozumiem, że Urząd Skarbowy bardziej interesuje stan faktyczny, a nie jakaś deklaracja. Natomiast, jak wspomniałem wcześniej, gdyby przez dłuższy czas były wysyłane jakieś listy na jakiś adres, których ja bym nie odebrał, gdyby się okazało, że chcieliby mi przyklepać, że podobno otrzymałem jakiś spadek, darowiznę czy cokolwiek, no to w tym wypadku nie chciałbym, aby po odebraniu kwoty na przykład 1500 polskich złotych, którą praktycznie w całości wydałbym na opłacenie ewentualnych zaległości mojej babci, które powstały po jej śmierci, płacić i odpowiadać z tego powodu swoim własnym majątkiem. No i przede wszystkim latać po polskich sądach, urzędach skarbowych i się tłumaczyć. Tylko dlatego, że niekompetentna urzędniczka postanowiła zrobić mi na złość. Jednak na szczęście, po konsultacji z prawnikiem, okazało się, że na to wszystko są paragrafy. Mianowicie świadome oraz intencjonalnie fałszowanie moich danych osobowych na moją niekorzyść. Oprócz tego zahaczamy tutaj także o zniesławienie i rasizm, ponieważ rozmawiając publicznie z pracownicą banku, zostałem oskarżony o bycie osobą, która jest oszustem i nieuczciwie, nielegalnie próbuje uniknąć płacenia podatków, co jest nieprawdą. Dodatkowo z racji tego, że wszelkie problemy powstały wyłącznie dlatego, iż mieszkam poza granicami Polski, podchodzi to pod rasizm. Jako że identyfikuje się z pewną grupą etniczną, no to w tym wypadku podlega to pod znieważenie na tle przynależności do grupy etnicznej. A jakby jeszcze pogrzebać dalej, to można powiedzieć, że potencjalnie mogła tam zajść próba przywłaszczenia majątku poprzez celowe podanie nieprawidłowych danych, które później uniemożliwiłyby beneficjentowi, czyli mi, zarządzanie funduszami, które znajdowały się na koncie zmarłej babci. Czyli istnieją pewne przesłanki oraz podejrzenia, że być może ta konkretna pracownica banku próbowała zrobić to celowo, aby przywłaszczyć pieniądze mojej babci. No i jeszcze do tego można tutaj potencjalnie mówić o kradzieży, ponieważ złożenie wniosku z taką dyspozycją do banku jest oczywiście płatne. Nie jest to duża kwota, ale w momencie, kiedy za coś się płaci, no to wypada, aby sprzedawca zrealizował usługę, o którą prosi klient czy też konsument, prawda? Bo to troszeczkę tak, jakbyście zatrudnili kogoś do remontu łazienki, a oni zamiast wyremontować wam łazienkę, powiedzieli, że wyremontują wam przedpokój, bo oni wiedzą, co jest lepsze, a na koniec odmawiali dokonania poprawek oraz zwrotu pieniędzy. Czyli w tym wypadku pieniądze, kwota została zainkasowana, a usługa nie została wykonana. Nie został wpisany tam adres, który wielokrotnie próbowaliśmy podać. Odmawiali nam korekty tego adresu, mimo tego, iż chcieliśmy normalnie za to zapłacić, bo to nie jest duża kwota, ale kradzież to kradzież, a fałszerstwo to fałszerstwo. No i na koniec okazało się, że pracownicy banku, w tym momencie już byli to pracownicy, ponieważ na miejsce przybył, nazwijmy go świadkiem, była to upoważniona przeze mnie osoba, formalnie upoważniona, do działania w moim imieniu, która zawiozła w Polsce moją babcię samochodem do tego banku i próbowała rozmawiać w moim imieniu. Oczywiście to nie zdało się na nic, ale zostałem poinformowany, że właśnie do celu tej rozmowy została wezwana albo kierowniczka, albo dyrektorka oddziału, nie pamiętam. I tutaj już możemy mówić o tym, że pracownicy tego oddziału banku działali w zmowie. To znaczy odmówili wydania dokumentu i ja tu nie mówię o jakimś formalnym druku, tylko po prostu o kartce papieru, na której jest napisane: ja taka i taka, dnia tego i tego, w oddziale banku takim i takim znajdującym się tam i tam, odmawiam dokonania korekty danych ze względu na następujące okoliczności. A to powiedziała mi główna infolinia, filia czy zwał jak zwał, o czym zresztą opowiem za chwilę. Dokładnie rzecz ujmując, powiedziano mi po prostu, że powinienem albo udać się do tego banku osobiście, albo wysłać tam babcię wraz z osobą, która będzie świadkiem i w momencie, gdy pracownicy banku po raz kolejny odmówią realizacji korekty
tej usługi, no to mamy zażądać papierka, czyli po prostu, żeby ktoś nam podpisał, że tego nie zrobią. I teraz uwaga, oni powiedzieli, że po pierwsze tego nie wystawią, bo nie mają druków czy coś takiego, po drugie, że trzeba wystąpić o to drogą formalną, po trzecie, że za to trzeba zapłacić. Czyli nie dość, że dopuścili się wielu różnych nieprawidłowości, potencjalnie łamiąc przy tym wielokrotnie prawo, to jeszcze odmówili wystawienia prostego papierka na kartce papieru, które mogło być napisane zwykłym długopisem, że oni po prostu nie dokonają korekty danych. Ja domyślam się, czemu tak było. Dlatego, że wiedzieli, że już są w dupie i wiedzieli, że chcemy zgłosić sprawę na policję i do prokuratury. Niestety powoływali się na nieistniejące przepisy wewnętrzne i stwierdzili, że fałszowanie dokumentów w Polsce jest legalne. Tak, fałszowanie dokumentów, ponieważ było to świadome i intencjonalnie podrobienie moich dokumentów, na których znajdowały się moje dane osobowe i zrobienie tego na moją niekorzyść. Plus wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, odmowa realizacji usługi czy też sprzedaży produktu, na to również jest paragraf. Do tego dochodzi jeszcze próba wyłudzenia, do tego dochodzi jeszcze znieważenie i do tego dochodzi jeszcze rasizm. No jakby nie patrzeć, sytuacja nie wygląda tutaj ciekawie i szczerze mówiąc, jako osoba, która miała do czynienia z bankiem Pekao S.A., szczerze odradzam jakiekolwiek próby zakładania tam kont czy realizacji czegokolwiek. Jeżeli przez ponad pół roku nie można dokonać prostej zmiany adresu, a pracownicy banku obrażają mnie, mówiąc mi, że jestem oszustem podatkowym, domagając się ode mnie zdjęć moich dokumentów z adresem, z moimi numerami osobistymi i wieloma innymi rzeczami, a na koniec mówiąc mi, że oni i tak nie dokonają tej usługi, to tutaj rodzi się naprawdę wiele wątpliwości i moim zdaniem to jest po prostu kryminał. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że ta osoba, która notorycznie odmawiała korekty tych danych i świadomie sfałszowała moje dokumenty, nadal tam pracuje i nie zostały wyciągnięte wobec niej żadne konsekwencje. Mimo tego, że dzwoniłem kilka ładnych razy na infolinię, gdzie z jednej przerzucali mnie do drugiej, z drugiej do trzeciej, w końcu ktoś powiedział, że przyjmie skargę, ale że ja muszę być klientem banku i muszę założyć sobie tam konto, żeby oni byli w stanie przyjąć ode mnie taką skargę, no to stwierdziłem, że mam tego troszeczkę dosyć i poszukam sobie innego sposobu, który mógłby załatwić mój problem. Wtedy też zacząłem oczywiście grzebać w internecie i sprawdzać sobie, jaka to jest spółka, do kogo mam napisać i w ogóle. Wielokrotnie zostałem pokierowany w nieodpowiednie miejsce. Pisałem do osoby, która została przydzielona w tym banku jako inspektor danych osobowych. Zero odpowiedzi. Napisałem do głównego zarządu spółki, zgłosiłem sprawę do ich sekretariatu. Powiedzieli, że oni się takimi rzeczami nie zajmują. Zostałem pokierowany w kilka innych miejsc i w końcu udało mi się otrzymać namiar na kanał kontaktu, gdzie mógłbym do kogoś napisać i faktycznie ktoś odebrał tę wiadomość, przeczytał, odpisał i poinformował mnie, że to jest główna infolinia i tutaj zajmują się sprawami generalnymi, a takich rzeczy nie będą tykać. Na szczęście, po skonsultowaniu sprawy z prawnikiem i powołaniu się na odpowiednie przepisy, pracownica tejże, nazwijmy to infolinią, żeby było prościej, okazała się nieco bardziej pomocna i o wiele bardziej kulturalna. Przekazała wszystkie moje wiadomości i skargi w odpowiednie miejsca, przepraszając mnie oficjalnie w imieniach całego banku i zapewniając, że moje dane powinny być zarejestrowane zgodnie z tym, co my podaliśmy. To znaczy nie na podstawie żadnych dokumentów, tylko na podstawie tego, że my mówimy, że beneficjentem w tym wypadku jest osoba taka, zamieszkała tam, która rozlicza się w takim kraju. I nie powinni od nas wymagać żadnych dokumentów potwierdzających faktyczny stan rzeczy. Stąd właśnie mam podejrzenie, że właśnie ta pracownica banku próbowała wyłudzić moje dokumenty i nie wiem, co z nimi zrobić. Po kilku dniach mailowania na tym kanale zostałem poinformowany, że mamy udać się do tego oddziału, no i tam poprosić o korektę danych, powołując się na konkretne przepisy wewnętrzne banku i w razie, gdyby odmówili czegoś takiego, no to w tym wypadku poprosić o wystawienie tego zwykłego papierka, czyli my tacy i tacy odmawiamy wykonania tego, ponieważ to i to. Liczyłem zatem na to, że wobec osoby, która w moim mniemaniu mnie oszukała, mowa o tej pracownicy banku, fałszując mój adres, czyli dane osobowe, na moją niekorzyść i wyłudzając ode mnie zdjęcia dokumentów, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Tak niestety się nie stało. Po zapewnieniu mnie przez te
infolinię, jak to wcześniej nazwałem, że wszystko będzie teraz w porządku, wysłałem swoją przyjaciółkę formalnie upoważnioną przeze mnie razem z babcią do tego, aby dokonać korekty tych danych. Oczywiście nie ma problemu, żeby zapłacić za dodatkowe pismo, złożyć dodatkową dyspozycję, po prostu chcieliśmy, aby poprawne, właściwe dane znajdowały się w systemie, bo ja nie chcę później mieć z tego tytułu żadnych problemów. Po wielokrotnych odmowach ze strony pracownicy banku poprosiliśmy o przełożonego. To znaczy ja siedziałem tutaj, a moja przyjaciółka była razem z moją babcią, no i ta przyjaciółka po prostu wzięła telefon i zaczęła nagrywać część tej rozmowy, co za chwilę wam puszczę. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia o tym, że pani... Jest, tylko musi pani się o to zwrócić. Tak, czyli ktoś się musi zwrócić pisemnie o... Pani Irenka musi się zwrócić pisemnie o odmowę, korekty danych. Ale to jest coś, o co prosi mój przyjaciel. Zaświadczenie o odmowie, korekty danych. Tak, to jest taki ostatni krok, o który on mnie w takim razie poprosił. Nie rozumiem, co on chce, adres jest podany, co on chce konkretnie, co on chce robić. Chodzi o to, żeby był podany cały adres, który jest angielski, a nie... A jest podany adres angielski? Nie, jest podany adres polski i o to wszystko chodzi. Aha, o adres angielski, także nie wpisany jest adres angielski. Tylko adres polski. W momencie, w którym ten pan przebywa na terenie Anglii. Tak, ten pan przebywa w UK. Tak więc, no po to tutaj przyjechałam, tak? I ja rozumiem, że to jest stresująca sytuacja dla nas wszystkich. Czy to pani najbardziej? No wie pani, no my wykonujemy swoje czynności tutaj. No ale dobrze, pani się zasłania tym, że tu są procedury, ale nie przedstawia, nie jest pani w stanie przedstawić mi tych procedur. Ale ja pani to wszystko wytłumaczyłam po kolei, dlaczego tak jest i co można zrobić i że skończyć to na ewentualnie drodze znowej i sąd odstanie, bo przepisów wewnętrznych żaden bank klientom nie wydaje. To... Takich przepisów. Inne są też... Dobrze, a do kogo pan Daniel może się w takim razie zwrócić? Tak jak pani powiedziała już raz, że ma drogę korespondencyjną, którą sobie koresponduje i proszę, żeby tam o to zapytał, a pani, jeżeli chce mieć potwierdzenie, że my tego nie możemy zrobić, to trzeba zrobić w formie zaświadczenia, żeby pani się do nas zwróciła. Proszę o wydanie zaświadczenia, my to przyjmiemy, pani dostanie kopię i... Czyli ma pani taki druczek takiego zaświadczenia, tak? Nie mam druczku, tylko, tylko pani nam wypisze prośbę o to, będzie to przygotowane i takie zaświadczenie też będzie płatne. Dobrze, robimy pani ręko takie doświadczenie, pani nam dadzą ten papierek. Ja chcę zakończyć, bo ja mówię, że chyba życie sobie odbiorę. Jak widać i słychać, nie dało się nic załatwić, plus próbowano jeszcze wyłudzić kolejne pieniądze od mojej babci, żeby wystawić papierek, że oni czegoś nie zrobią. No i szczerze mówiąc, gdybym ja tam był, to bym po prostu od razu wezwał policję i zgłosił popełnienie przestępstwa. Skończyło się generalnie na tym, że ten wniosek został po prostu wycofany, pieniądze zostały zainkasowane, no i doszło do potencjalnego złamania prawa i popełnienia kilku przestępstw oraz wykroczeń, które omówiłem podczas tego materiału. Bywa irytujące, prawda? Ale jak to się mówi, w Polsce jak w lesie. I teraz uwaga, co można z tym zrobić, aby się jak najmniej denerwować? No więc zdradzę wam mały sekret. Ja mam taką ciekawą technikę, która pozwala mi na osiągnięcie swoich celów szybciej, gdy zaczynają być one dla mnie nieprzyjemne i pozwala zaoszczędzić mi trochę nerwów. Mianowicie, zamiast dawać ponieść się emocjom i na przykład zacząć na kogoś krzyczeć, obrażać go albo wdawać się w bójkę, jak to niektórzy mają w zwyczaju, zwyczajnie używam tego jako paliwa napędowego, czyli przekształcam złość w ekscytację i staram się wykorzystać to do tego, aby przemyśleć sytuację i ustalić sobie w głowie kilka w miarę logicznych kroków, które potencjalnie mogą zaprowadzić mnie do swojego celu. Następnie, gdy zaplanuję sobie, co będzie tym ostatecznym rozwiązaniem, to staram się uniknąć jak największej ilości wszelkich kroków pośrednich oraz zbędnych dysput. W dużym skrócie, po prostu od razu sięgam po ciężką artylerię, czyli zastanawiam się, co bym zrobił, gdybym się zdenerwował i po prostu robię to, nie denerwując się po drodze. Tylko oczywiście, jeżeli głowa mi podpowiada, że pod wpływem nerwów, stresu zrobiłbym coś głupiego, to dzięki technikom medytacji i treningu mentalnego jestem w stanie nieco zmienić swój mindset, swoje położenie i przede wszystkim swoje schematy myślowe. Czyli jeżeli okazuje się, że miałbym ochotę zrobić coś głupiego pod wpływem nerwów, no to wtedy programuję swoją podświadomość na nieco inne działanie.
no i realizuję te działania, które uważam za korzystniejsze dla mnie. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat pracy z mindsetem, treningu mentalnego, programowania podświadomości i pokrewnych, to zapraszam na moją całkowicie bezpłatną grupę Facebook, do której link znajdziesz w przypiętym komentarzu na dole ekranu w sekcji komentarzy. Wracając zatem do głównego wątku rozmowy, osobiście jako osoba, która miała nieprzyjemność styczności z bankiem Pekao S.A., uważam, że pracują tam ludzie niekompetentni, którym brakuje wykształcenia, kultury osobistej, dobrego obycia i przede wszystkim wiedzy na temat wykonywanej pracy. Ponieważ nie dość, że nic nie potrafią załatwić, to jeszcze zasłaniają się nieistniejącymi procedurami wewnętrznymi, których wcale nie ma, bo pytałam o to ich przełożonych i okazało się, że powinni to zrealizować od razu i to, co powiedzieli, było kompletną nieprawdą. No i dodatkowo, w mojej opinii, łamią prawo, fałszują dokumenty, próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze swoich klientów. Dlatego odradzam ten bank i jakąkolwiek interakcję z nimi. A już szczególnie oddział w Polanicy Zdroju, gdzie po tym, czego doświadczyliśmy, śmiem mieć opinię, iż pracownicy tego oddziału pracują ze sobą w zmowie, dopuszczając się licznych nieprawidłowości oraz łamania prawa. Taka jest zatem moja opinia na temat banku Pekao S.A. i tak wyglądała moja przygoda z nimi. Nie muszę chyba też dodawać, że te kilka korespondencji, które przedstawiłem, to było kilka z kilkunastu, które z nimi przeprowadzałem i łącznie z kilkudziesięciu prób skontaktowania się z bankiem i wyprostowania sprawy w sposób polubowny. Także nie wiem jak wy, ale ja osobiście bałbym się wchodzić w interakcję z jakimkolwiek bankiem, mając świadomość, że jego pracownicy okradają własnych klientów i fałszują ich dane osobowe. A co w ogóle jest tym owijanym tajemnicą, ostatecznym rozwiązaniem, czy też ciężką artylerią, o której była mowa? Ano to, że zamiast wchodzić w niepotrzebne dyskusje z bankiem i nadmiernie się denerwować, szargać sobie nerwy i marnować czas, zwyczajnie z moim prawnikiem wyślemy oficjalne, stosowne pismo. To znaczy formalne zawiadomienie do polskiej prokuratury o potencjalnym popełnieniu licznych przestępstw oraz wykroczeń w banku Pekao S.A. w oddziale Polanicy Zdrój. A jeżeli to nie pomoże, no to wyślemy ponaglenie jedno, drugie i trzecie, jak będzie trzeba. Puenta jest zatem taka, że zamiast marnować kolejne długie tygodnie, czy być może nawet i miesiące na jakieś idiotyzmy, to zwyczajnie wydrukuję sobie screeny z korespondencji, przedstawię wszystko w formie dowodów, no i zwyczajnie napiszę pismo, a raczej wydrukuję i podpiszę, zejdę na pocztę i wyślę w odpowiednie miejsce, czyli do prokuratury. I tak powinno się postępować z wszelkimi oszustami oraz złodziejami. Na dzisiaj to by było na tyle. Życzę udanego dnia i do następnego.